Cześć wszystkim. Witam Was dzisiaj z pokładu samochodu, który jest troszeczkę czymś innym niż wydaje się na pierwszy rzut oka. Takie przynajmniej odniosłem wrażenia po kilku dniach jazdy tym autem. Jeśli jesteście zainteresowani tym, co mam do powiedzenia na temat tego samochodu, serdecznie zapraszam. Zacznijmy może od nazwy. Stonik. Podobno te słowa pochodzą od wyrazów speedy i tonik. Jakie macie pierwsze skojarzenia, gdy mówię te słowa? Speedy. No coś szybkiego, ogólnie coś związanego z prędkością. Powiem Wam, że stonik z prędkością to ma tyle wspólnego, co ja z Natalie Portman albo z Jessica Alba. A drugie słowo to tonik. No i pewnie macie takie skojarzenia jak ja, czyli pierwsze to jest gin. Może teraz już bardziej whisky. Ogólnie coś do picia. Trochę bez sensu w porównaniu do samochodu. Podobno jest tak, że jest to odniesienie do słowa toniczny. Coś związanego z muzyką, czyli coś zgranego ze sobą, powiedzmy. Czyli coś szybkie, zgrane ze sobą. Jeśli byśmy to odnieśli do takiego znaczenia, że jest to samochód, który jest niewielki i dynamiczny pod kątem mobilności w mieście na przykład, to już się jak najbardziej zgodzę. Niektórzy mówią, że jest to, nawet używają słowa SUV, często mówi się crossover. Co to w ogóle jest stonik? Jest to samochód, który powstał na bazie Rio, czyli takie Rio na sterydach. Jest trochę większy, jest trochę wyższy. Jest to tak naprawdę napompowane auto segmentu B. Zastanawiałem się nad fenomenem tych aut i powiem szczerze, że po kilku dniach obcowania z tym samochodem zaczynam mniej więcej rozumieć, dlaczego te samochody stają się tak popularne wśród klientów. Zacznijmy może od silników, jakie są dostępne w Kia Stonic. A dostępne są takie. Zaczynamy od silnika 1.2. O mocy 84 koni. Nie jeździłem tym silnikiem, ale myślę, że to byłby troszeczkę za mały silnik do tego modelu. Potem mamy również wolnossące 1.4 o mocy 100 koni, czyli dokładnie ten silnik, na który patrzycie. Mamy również 1.0 turbo o mocy 120 koni oraz diesla 1.6 o mocy 110 koni. Jaki będzie najpopularniejszy silnik wybierany do Kia Stonic? Moim zdaniem będzie to zdecydowanie jednostka 1.4 o mocy 100 koni, dlatego że silnik 1.2 o mocy 84 jest za mały. Silnik 1.0 ma turbo, czyli może się zepsuć, tak jest pewnie w powszechnym mniemaniu wielu osób. Silnik 1.6 diesel jest za drogi. A 1.4 na tle tych pozostałych wydaje się optymalny. Ja pod maską testowanego modelu mam właśnie 1.4 oraz wersję XL, która tak naprawdę jest takim wypasem, ale to powiem Wam troszeczkę później. Na pewno ten silnik nie jest żadnym demonem prędkości, ale to też nie jest coś, od czego byśmy wymagali od tego samochodu. Chociaż i tu właśnie jest kolejna rzecz, która jakby nie do końca pasuje mi pod takim względem spójności, czyli znowu wrócę do tego speedy, co nie ma nic wspólnego ze speedy. I tak samo tu. Zawieszenie tego samochodu jest naprawdę dosyć sztywne. Ja tego jakoś na początku mocno nie odczułem, ale im dłużej jeżdżę, tym bardziej przekonuję się, że ono jest sztywne. Czyli teoretycznie pasowałoby do fajnego, szybkiego silnika, który nadawałby po prostu dużej dynamiki temu autu. A takiego silnika w tej gamie nie ma, tak jak widzieliście, bo 120 koni najwyższa moc, no to szału nie robi. Szczególnie, że na przykład przy tym silniku, który pewnie będzie najpopularniejszy, 1.4, mamy tam coś około 130 Nm, co jest w sumie nic. Czyli mamy trochę niezgranie, bo mamy fajne, sztywne zawieszenie, no tylko nie mamy czegoś, co by ten samochód napędziło na tyle, abyśmy mogli je wykorzystać. Tylko żebyście mnie dobrze zrozumieli, na pewno nie będziecie w tym samochodzie zawali drogą.
nie będą was wyprzedzały Fiat Uno, Fire, Multiple i rowerzyści na ścieżkach rowerowych. Na pewno nie będzie tak, ale też żebyście wiedzieli, że pierwsi na światłach nie będziecie, mimo takiego dość agresywnego wyglądu tego auta. To nie jest auto do szaleństw. Ale też nie ma być do tego. Kia potrafiła zrobić model, który po raz kolejny zaskakuje naprawdę wieloma rzeczami, a jedną z tych rzeczy jest świetne prowadzenie, czyli kolejny raz coś, co mnie przynajmniej nie kojarzyło się nigdy z tą marką, a zaczyna się kojarzyć coraz bardziej. I tu po raz kolejny brawa dla producenta, bo zrobili kawał świetnej roboty. Zobaczcie sobie, jak wygląda ten samochód z tyłu. Jak wygląda jego przestronność. Bo tak jak mówi się, że jest to crossover, ale jednak jest to autko segmentu B. Zobaczcie, jak to wygląda. Bagażnik ma coś około 330 bodajże 2 litrów. To jest oczywiście wartość, którą ja sobie czytam i tak naprawdę w ogóle na nią nie zwracam uwagi, bo tak jak wiele razy mówiłem, trzeba to zobaczyć na żywo. Ja postaram się od następnego razu, bo akurat tym razem nie miałem dostępu, nie miałem czego zabrać, ale będę starał się zabierać jakieś walizki czy coś takiego, żebyście mieli odniesienie do każdego samochodu. To nie jest duży bagażnik, ale jednocześnie też nie ma tragedii, no wiedzmy, czego wymagamy od jakiego samochodu. Możemy sobie podnieść podłogę, jeszcze to obniżyć. Niżej jest koło zapasowe, także wygląda to tak. A zobaczcie sobie, jak wygląda środek, jak wygląda tył. Ja mam fotel odsunięty na siebie, czyli na 182 cm. I co ważne, tutaj nie ma szału, ale miejsce jest. Co najważniejsze, mam miejsce na stopy. A często to właśnie jest problemem w samochodach, które są ciasne. Tutaj mamy fotel odsunięty na troszeczkę mniejszą osobę, więc jeśli kobieta jechałaby z przodu, dziecko z tyłu, myślę, że no problem. Także wygląda to mniej więcej właśnie tak. Chciałbym wam zwrócić jeszcze uwagę na kilka rzeczy. Jedna to zobaczcie sobie, jak ten samochód fajnie wygląda wieczorem, jak fajnie wyglądają światła. Oczywiście to jest moje zdanie, ale w wersji, którą jadę, mamy też już nawet LEDy z tyłu, także zobaczcie go sobie troszkę po ciemku. Wygląda to mniej więcej tak, moim zdaniem bardzo fajnie. Mamy coś takiego. Fajny patent. I idziemy do przodu. Tak wygląda z przodu. Strasznie wieje, mam nadzieję, że mnie słychać. Tak wyglądają nowe światła. Mnie się podoba. Michał robi zdjęcia. Będziecie mieli efekt na Instagramie, także zapraszam. A ja zaraz pokażę wam środek. Zobaczcie jeszcze raz tył. Jest naprawdę całkiem ok. Tak wygląda środek. Nie ma jakiegoś szaleństwa, ale jest ok. Dawno nie jeździłem z manualną skrzynią, trzeba się było chwilę przyzwyczaić, ale jakoś dałem radę. Mapa jak to w kij. Szaleństwa nie ma. Tak wygląda kierownica. Podświetlenie i zegary. Coś takiego. Ja uważam, że jest fajnie, bo jest nieprzekombinowane, proste, a zarazem ładne. Dobra, nie przedłużamy, wracamy do jazdy. A druga rzecz, na którą chciałbym wam zwrócić uwagę, to jest wyposażenie tego samochodu, bo mamy wersję M, L i XL. Ja jadę sobie tutaj testówką, która, tak jak mówiłem, 1.4 w wersji XL i tutaj naprawdę mamy fajne rzeczy, ale trzeba zwrócić uwagę, że już od wersji M, czyli tak naprawdę najniższej, mamy na przykład to, czyli mamy 7-calowy wyświetlacz, co moim zdaniem jest nieczęste w samochodach za 50 parę tysięcy w gołej wersji. Inaczej wygląda tutaj na dole deska, ale mamy po prostu manualną klimatyzację, nie mamy tych wyświetlaczy. Ona oczywiście w tamtych wersjach wygląda dużo gorzej, no ale to tak
jak mówię, jest czymś oczywistym, ale jest już klimatyzacja, są jakieś tam bajery. Wersja L, która pewnie, tak myślę, będzie najpopularniejsza ze względu na to, że jest taka optymalna, ma już fajne rzeczy, a jednocześnie jeszcze nie jest jakoś mocno droga. Ma już 17-calowe felgi, ma już kamerę, co też jest fajne. A wersja XL, jest to samochód za, przyjmijmy, 70 parę tysięcy. I macie tu na przykład tak, takie rzeczy, które nie, może to nie są jakieś całkowite, jakiś przełom i tak dalej, ale są to rzeczy, które nie, których nie znajdziecie w każdym samochodzie za 70 parę tysięcy. Bo macie na przykład podgrzewanie foteli, a do tego podgrzewanie kierownicy, co jest naprawdę fajnym gadżetem. Macie odpalanie z przycisku i całościowo bezkluczykowy dostęp. Macie nawigację, macie kamerę cofania, jest start-stop, jest system ostrzegania o samochodach w martwym polu. Coś, co mi się na przykład bardzo podoba. Kierownica, zobaczcie po pierwsze, jak ona wygląda. Moim zdaniem wygląda kapitalnie, nawet do samochodów klasy albo i dwie klasy wyżej. Jest trochę spłaszczona u dołu, co jest fajnym bajerem. Kolejne nawiązanie do sportu dynamiki, której tutaj akurat nie ma. Ale jeśli chodzi o sam wygląd, super i bardzo fajnie się trzyma, bardzo fajnie się przez to samochód prowadzi. Także kolejna rzecz do listy fajnego wyposażenia. Oczywiście automatyczna klimatyzacja, felgi 17 i tak dalej. I cały czas przypominam, że mówimy o aucie wartym 70 parę tysięcy, czyli nie jest to jeszcze jakaś mocno wygórowana kwota. Myślę, że troszkę za drogi jest diesel, bo diesel, mamy jedną wersję mocy, tak jak mówiłem, i w wersji XL to już się robi ponad 80 tysięcy. Oczywiście zaraz coś tam sobie do niego jeszcze dorzucimy i no myślę, że 90 parę tysięcy za to auto to już jest za dużo, żeby ono się jakoś tak kalkulowało całościowo. Ale to tak naprawdę każdy model, jak weźmiemy najwyższą wersję, największy silnik, to zawsze będzie za drogi. A przynajmniej tak będzie się wydawało. Więc nie jest to też jakaś zupełna nowość. Kalkulując sobie ten samochód optymalnie, czyli tak jak myślę, to 1.4 i 100 koni w wersji L, ja uważam, że jest to bardzo ciekawa propozycja. Troszeczkę co do spalania, nie wiem, czy widać tutaj wyświetlacz, ale tu pokazuje mi ciągle około 10 litrów. Tyle, że ja bym tego tak bardzo nie odnosił, ponieważ ja jeżdżę tutaj krótkie odcinki, często staję, coś tam sobie dogram, jadę cały czas w mieście. Nie jest to chyba, no chyba, że też tak jeździcie, no to pewnie będziecie mieli coś koło 9, ale jak jechałem wcześniej albo wieczorem, taką jazdę, że tak powiem, bardziej normalną, jakieś dłuższe odcinki, gdzie już jest ciepły silnik, to naprawdę można uzyskać nawet koło 6 litrów bez problemu żadnego. Producent podaje tak. Mówiłem już, pokazując zegary wieczorem, ale bo teraz patrzę też na dane, jakie podaję. Bardzo mi się podobają zegary, bo są proste, takie, rzekłbym, troszkę klasyczne, jednocześnie fajnie bardzo połączone z różnymi danymi, które się wyświetlają. Ja uważam, że jest to naprawdę chyba idealne połączenie, jeśli chodzi o mój gust. Oczywiście podobają mi się też nowoczesne zupełnie zegary, tak jak to dzisiaj się już robi, ale gdybym miał wybrać jakieś jedne, które na przykład wiem, że nie znudzą mi się za kolejne 10 lat, bo nie wiadomo, jak to będzie z tymi nowoczesnymi, pewnie zmieni się 15 razy, ale takie połączenie uważam jest naprawdę optymalne, przynajmniej jak dla mnie. Dla kogo jest ten samochód? Ogólnie myślę, że wiele osób i takie ma skojarzenie, tak też chyba podaje Kia, a ja znowu powiem, że to jest coś, co nie kojarzy mi się do końca z tym samochodem, dlatego że teoretycznie ma to być auto dla młodych osób, szybkich, dynamicznych i tak dalej. Ja bym tak nie powiedział. Ja bym powiedział, że tak naprawdę jest to auto dla każdego. Oczywiście dla każdego, kto szuka auta, powiedzmy, w okolicy 70 tysięcy. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że nie jest to samochód ani za mały, ani za duży. Nie jest ani za wolny, ani za szybki. Nie wyróżnia się ani na minus, ani na jakiś ogromny plus, chociaż wymieniłem sporo rzeczy z wyposażenia, ale oczywiście jakbyśmy chcieli, to znajdziemy rzeczy, których nie ma. Więc znowu mamy taką sytuację, że ma nie za dużo, nie za mało.
prowadzi się naprawdę jak na taki samochód o takiej budowie, no nie wiem, czy to w zasadzie nie jest lider w tej klasie. Naprawdę prowadzi się świetnie. Posiada silniki, które są robione na stary styl, czyli myślę, że takie jak Polacy bardzo lubią. Bez turbin, bez wszystkich EGR-ów i tak dalej, które mogą po prostu się zepsuć. Myślę, że będzie to też duży plus dla wielu osób szukających samochodu, który jest, wygląda nowocześnie, ale nie kojarzy się z nowoczesnością pod tym złym aspektem, czyli że jest za bardzo przeładowany różnymi rzeczami, które są fajne, tylko że po prostu padają i bardzo dużo kosztują w naprawie. Jest ekonomiczny i w zakupie, i w użytkowaniu. Dlatego myślę, że odpadają osoby, które wymagają od auta dużej dynamiki, ale te osoby chyba będą miały problem ze znalezieniem nowego auta za 70 kilka tysięcy, które będzie miało 200 koni. Chyba, że jakiś znacie, to podpowiedzcie. Też bym kupił. I dlatego uważam, że jest to bardzo, bardzo uniwersalny samochód, który może znaleźć klientów w bardzo szerokim przedziale wiekowym i dla kobiety, i dla faceta. Także naprawdę Kia zrobiła kolejny bardzo udany samochód pod bardzo wieloma względami i to jest kolejna rzecz, która nie jest jakby stereotypowa, czyli przynajmniej tak jak było jeszcze jakiś czas temu, że Kia robi samochody tanie i słabe. To już dawno nie jest prawda. Jeśli oglądaliście test Stingera, no to widzieliście mój zachwyt nad tym samochodem, bo naprawdę jest niesamowity. Ja bym bardzo chętnie jeszcze raz się nim przejechał, bo zrobił na mnie ogromne wrażenie. A to jest kolejny samochód, którym ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. I naprawdę rozwój tej marki na mnie robi bardzo duże wrażenie. Nie chcę, może ktoś odbierze, że nie wiem, dostaję te samochody do testu i mam mówić dobrze. Zupełnie tak nie jest, bo też mówię złe rzeczy. W Niro mi się też różne rzeczy nie podobały. Naprawdę polecam Wam, jeśli nie znacie tych samochodów, przejedźcie się, zobaczcie. Ciekawy jestem Waszej opinii, bo podejrzewam, że może być zbieżna z moją. A może nie będzie, to tym bardziej chętnie podyskutuję. Ale naprawdę ja dla Kii chapeau bas. Dzięki za dzisiaj, zapraszam Was na kolejne testy kolejnych samochodów. Zapraszam Was do komentarzy pod filmem, bo wtedy mogę poznać Waszą opinię na temat jakiegoś samochodu. Zwróćcie mi uwagę, o czym jeszcze powinienem powiedzieć, a może o czym mówić mniej. Zapraszam Was na Facebooka, gdzie będę starał się coraz częściej wrzucać jakieś zdjęcia, których nie ma w teście. Tak samo na Instagram. Dzięki raz jeszcze za oglądanie filmu. Trzymajcie się, cześć!